5700 fotografii i grubo ponad 1500 fragmentów wystąpień Jana Pawła II zostało zamieszczonych w 27-tomowej kolekcji wydawnictwa Biały Kruk Dzieje Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II. Redaktorem serii jest wybitny znawca pontyfikatu Jana Pawła II Leszek Sosnowski, człowiek, który opracował blisko 60 książek poświęconych naszemu papieżowi. Każdy z tomów obejmuje jeden rok działalności Ojca Świętego. Przygotowanie kolekcji trwało 7 lat. Pierwszym był tom 25, wydrukowany specjalnie na 25-lecie pontyfikatu. Później pozycje dokumentujące dwa kolejne lata, a następnie tomy obejmujące okres od początku posługi Jana Pawła II. To nie jest książka, ani nawet seria książek. To jest wielkie wydarzenie edytorskie, wielkie wydarzenie wydawnicze, które mogło być takim tylko dlatego, że ten pontyfikat był absolutnie niezwykły. Pontyfikat Jana Pawła II trwał prawie 27 lat, trzeci co do długości pontyfikat w dziejach Kościoła katolickiego. Zatem jego dokumentacja musi być absolutnie wyjątkowa i taka właśnie jest ta seria. Absolutnie wyjątkowa, ponieważ dokumentuje ten pontyfikat z dwóch stron. Od strony tego, co papież powiedział, czego dokonał, i robi to przy pomocy słów Jana Pawła II. Słyszymy tam, czytamy tam słowa Jana Pawła II, takimi, jakie one naprawdę były. To nie są skróty, to nie są streszczenia, to nie są omówienia, ale po prostu słowa papieskie. I drugi wymiar, druga perspektywa, to są fotografie. Zdjęcia wykonane zostały przez papieskich fotografów Adama Bujaka i Arturo Mariego. Ojciec Święty był im bardzo bliski. Mieli też dostęp do najważniejszych wydarzeń z jego życia. W całości to tysiące fotografii zebranych z 26,5 roku tego pontyfikatu z najrozmaitszych miejsc świata, nie tylko z Watykanu, nie tylko z Rzymu, ale z różnych zakątków świata, które ukazują nam papieża takiego, jakim on był podczas najrozmaitszych jego czynności, zarówno tych oficjalnych, jak i tych, które miały charakter bardziej osobisty, bardziej prywatny, zarówno tych, które dotyczyły Polski i Polaków, bo to dla nas jest bardzo cenne i bardzo ważne, jak i przede wszystkim tych, które dotyczyły całego Kościoła katolickiego i całego świata. Seria rozpoczyna się od tomu zatytułowanego Habemus Papam, a kończy tytułem W drodze do domu Ojca. Autor nadał każdemu tomowi charakterystyczny dla danego roku tytuł. Na okładce znajduje się też spis najważniejszych wydarzeń z życia papieża, obejmujących konkretny okres. Na początku jest również indeks zdjęć charakterystycznych dla danego roku. To wszystko tworzy klucz do czytania Wielkiego Pontyfikatu. To jest książka pomnikowa, która gdy się znajdzie w bibliotece rodzinnej, to będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. A powinna się znaleźć przede wszystkim w każdej szkole, na pewno w gimnazjum, na pewno w liceum, powinna się znaleźć w każdej bibliotece, bo nie sposób sobie wyobrazić powrotu do myśli, do nauczania Jana Pawła II i nie sposób sobie wyobrazić wzruszeń, które są możliwe dzięki oglądaniu fotografii bez tej właśnie monumentalnej publikacji. Można by powiedzieć tylko tyle, że dziwne jest, że w takiej atmosferze skromności, można by powiedzieć swoistej pokory edytorskiej, ukazało się dzieło tak wielkie, tak znaczące i tak ważne. W każdej chwili mogę wrócić do Jana Pawła II tym, co oddaje jego obraz najlepiej – oczyma i sercem – mówił podczas prezentacji kolekcji ksiądz kardynał Stanisław Nagi. Zaś kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił, że ta wielka dokumentacja pontyfikatu jest potrzebna na dziś, żeby odświeżyć swoją pamięć, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. I rzeczywiście, 27 tomów pozwala zapoznać się z życiem Jana Pawła II przez pokolenia, którym nie było dane spotkać osobiście tego niezwykłego człowieka.